Dobra, okej. Okay. Ewangelia w imionach patriarchów. Taki jest temat. Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać, tak? Już powiedziałem, przy powieści Salomona 25:2. Czyli my jesteśmy królewskim kapłaństwem i dzięki Bogu, chwała Bogu, Duch Święty daje nam objawienie, zrozumienie. Jest tak samo jak w swoim kościele Bóg daje poszczególnym ludziom poszczególne talenty. Czyli są bibliści, wiecie, hebraistyki, czy jak to nazwać i tak dalej, i po prostu wyciągają niesamowite rzeczy z oryginałów. Ciekawe, że tutaj jest dokładnie podany wiek życia. No. Wiecie, że jeszcze ci patriarchi to byli poganie, prawda? To nie byli Żydzi. Musimy o tym wiedzieć. Tak? Żydzi zaczynają się dopiero tak naprawdę od Jakuba i dostał na imię Izrael i od 12 jego potomków, czy tam synów, jest 12 tribes, czy plemion, nie? Czyli to nie byli Żydzi też, tak? Tak jak my nie jesteśmy Żydami. Nie wiem, może nie wszyscy, ale chyba nie jesteśmy wszyscy, nie? Wiecie co, tak zaraz przejdę jeszcze, może coś w tym alfabecie powiemy. Ponieważ język hebrajski, on ma... Troszeczkę jest innym językiem. O, tu mam coś troszeczkę na ten temat. Nie jest... Język alfabet właściwie hebrajski. To jest z Wikipedii, co teraz przeczytam. Alfabet hebrajski nie rozróżnia dużych i małych liter, zarówno w piśmie drukowanym, jak i odręcznym. Liter nie łączy się. Alfabet hebrajski nie zawiera liter na oznaczenie samogłosek, które domyślnie nie są zapisywane. Są zaznaczane w tekście za pomocą znaków diakrytycznych, jedynie wtedy, gdy autorzy itd. itd. Okej, o co chodzi? Że to nie jest alfabet fonetyczny, tak jak w naszym alfabecie litery, właściwie w pewnym sensie jako tako nie znaczą nic, ale dopiero w odpowiednim ułożeniu tworzą słowa, które dopiero mają znaczenie, prawda? W hebrajskim alfabecie, hebrajski alfabet nie jest fonetyczny, składa on się z 22 znaków spółgłoskowych, tak się to nazywa, które posiadają znaczenie, a nie tylko brzmienie, okej? Nie wiem, czy to będzie tutaj widać, ale nawet czasami w języku angielskim my mówimy takie powiedzenie what do you mean, tak? Powiesz jakieś słowo i się pytamy what do you mean, nie? By that, czy tam przez to słowo. Czyli co masz na myśli, mówiąc to słowo? Czyli co niektóre słowa mają odpowiednie znaczenie, te same słowo, inne znaczenie w innym zdaniu. Kontekście. Co nie? Czyli w tym kontekście znaczy to, w innym kontekście znaczy innego, co innego. Dlatego czasami musimy wiedzieć kontekst, żeby wiedzieć, co znaczy słowo, prawda? Okej. I teraz tak. Przykładowo alfabet hebrajski. W ogóle dwie pierwsze litery alfabetu hebrajskiego to alef i bet, czyli alfabet w pewnym sensie. Nie wiem, czy od tego pochodzi słowo alfabet, od tych pierwszych liter, ale nie wiem, czy będziecie widzieli. Alef, tak jest współcześnie, a po prawej stronie jest taka, to jest jakby głowa byka, czy coś w tym rodzaju. Takie głowa byka z rogami, widzicie? Widać trochę, czy nie? Widać? I to jest alef. I ono, to jest ta pierwsza litera, czy alef, znaczy pierwszy, co nie? Znaczy siła, czyli dlatego rysowali go jak byk. I znaczy lider, czyli prowadzący, przewodzący, tak? Słowo na przykład bet. Ono tu wygląda taki trójkącik, niby piramidka, ale to znaczy dom. Okej? To jest dom. Bet to jest dom, rodzina. Okej? I tu zapisałem jakiś przykład. Na przykład bet lechem, dom chleba. Bet el, dom Boży. Nie? Rozumiecie? Takie coś, nie? Czyli jedna litera ma w sobie całe znaczenie. Okej? I na przykład teraz, połączając te dwie litery, a i by, mamy alfabet, co znaczy lider domu, co na przykład znaczy ojciec. Okay, w hebrajskim. Czyli w pewnym sensie ułożenie tych znaków i tak dalej, czyli każda litera ma w pewnym sensie wiele znaczeń, poskładane razy mają jeszcze więcej znaczeń i tak dalej, przekładane, przestawiane, czyli ten, nie wiem, czy to jest trudniejszy, czy nie, bo tak do końca się nigdy nie uczyłem, znam parę słów tylko po hebrajsku, nie? Więc pierwszym na liście był Adam, tak? Pierwszym na liście tych patriarchów był Adam. Ha-Adam po hebrajsku znaczy człowiek. I większość, on tam jest więcej znaczeń, bo na przykład to też znaczy... Proszę? Tak, może być, aby pokazać też krew, co można przetłumaczyć, dosłownie, aby pokazać krew, co można powiedzieć na twarzy, co znaczyć może też rumianą cerę, że miał na przykład, nie? Przykładowo. Ale generalnie fundamentalnym słowem i aplikowanym do tego jest człowiek.
Nie? Adam, człowiek, okay? Czyli człowiek. Set był jego potomkiem, prawda? Miał syna Seta. I z Setem jest mała też taka ciekawa historia. Przeczytam dwa wersety, wyciągnąłem je z Biblii. I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. I to jest pierwsza Mojżeszowa 4:25. Polskie tłumaczenia troszeczkę gubią, nie? Ta Biblia, bo tam jest napisane tak: Bóg dał mi w hebrajskim, nie? Jest Bóg wyznaczył i zamiast potomka jest inne nasienie. Dlatego, że wcześniej w 3:15 Bóg mówi: i ustanowię nieprzyjaźń między tobą, mówi do węża, a kobietą. Między twoim, w naszych jest potomstwem, w rzeczywistości jest nasieniem, a jej potomstwem, czyli dalej nasieniem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz się w piętę. Nie? Czyli oryginalne słowo tam jest nasienie, co nie? I teraz leciutko dając historię temu, Kain zabił Abla, prawda? Czyli Bóg dał obietnicę, nie wiem dokładnie, chciałbym więcej wejść, bo Kain był starszy, Abel był drugi, nie? Ale wiemy, że Abel złożył lepszą ofiarę Bogu, podobała się Bogu, tak? Więc Ewa myślała, że to będzie Abel tym, który zdepcze, tym nasieniem, które zdepcze głowę wężowi, no ale zabił go Kain, czyli jeden był zabity, drugi był przeklęty, nie było synów. I potem mówi, że Bóg wyznaczył mi inne nasienie, czyli które będzie tym powiedzmy Mesjaszem w pewnym sensie. Nie? On nie był Mesjaszem, był w linii Mesjasza, ale ona tak to rozumiała, w takim sensie, czyli wyznaczył. Więc imię Set znaczy wyznaczony, nie? Wyznaczony. To jest imię Set, nie? Ok, idziemy do następnego. Enosz. Ono pochodzi od słowa anasz, co znaczy coś niewyleczalnego, rana, choroba, coś takiego tragicznego, taka w ogóle bardzo kiepska sytuacja, nie? I to jest ciekawe, że jest napisane, że Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Ci bibliści twierdzą, że prawdopodobnie to już jest trzecie pokolenie, w pewnym sensie drugie, bo Adama nie liczy się jako pokolenie, bo był stworzony przez Boga, że pojawiła się śmierć już. Nie? Czyli śmierć się pojawiła za Kain zabił Abla, ale prawdopodobnie pojawiła się śmierć już taka, rozumiecie, że zaczęły może dzieci umierać, może coś, że po prostu ten ból z tej śmierci zaczął przychodzić. I wtedy zaczęto wzywać Pana, więc Enosz znaczy śmiertelny, więc dostał na imię śmiertelny. Śmierć śmiertelny w pewnym sensie, nie? W takiej wymowie. I to się odnosiło od tego, że Pan powiedział do Adama, że a z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Czyli gdzieś prawdopodobnie już między Setem w tym czasie przyszła śmierć, mieli na pewno, zaczęto wzywać imienia Pana, czyli wiemy, że jak to jest trwoga, to do Boga przyszedł taki czas. Jego syn dostał, pierworodny jego syn dostał na imię śmiertelny. Takie dostał imię. Czyli była niewesoła sytuacja. Kenan, no nie. Na to nie ma za wiele jakichś takich, powiedzmy, w tym hebrajskim języku znaczeń, ale znaczą po prostu mieszkanie, zamieszkanie. Mieszkać, zamieszkać, osiedlić się gdzieś, czy po prostu coś w tym rodzaju, no nie. Mahalalel. Dobrze przeczytałem. To są dwa składniki. Mahal, el, czyli sławić, błogosławić Boga. Mahal, el, coś takiego, czyli błogosławić, i el, Bóg, co nie? Z tego też pochodzi pochodna słowa halleluja, błogosławić Boga, halleluja, mahal, el, nie? Czyli Kenan miał syna, któremu nadał słowo błogosławiony Bóg, co nie? Czyli już zaczęło się coś u nich tam dziać, co nie? Mahalalel miał syna, którego nazwał Jered. Co nie? Teraz nie jestem pewien w tej chwili, co nie, ale chyba za tego Jereda, tak mówię, ja tak sam jakiś przebieg, to będzie zupełnie inny temat, ale chyba za tego Jereda jest napisane, że ci aniołowie zstąpili, wiecie, i potem obcowali, że w tym czasie, i właśnie Jered znaczy zstąpić, zejdzie, zniżyć się, czyli zstąpić jakby z nieba na ziemię, czy z wysokości na dół, nie? Jered miał swojego pierworodnego na imię, miał Henoch, okay? Czyli
pochodna czy ród jako korzeń tego słowa to jest Hanok. I to jest to same słowo, które zostało użyte, gdzie jest napisane wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. To jest to samo słowo, które wychowuj, nauczaj, czyli takie nauczające, dydaktyczne, czy jak to się mówi, nie? A Henoch, co nie? I Henoch też był pierwszym prorokiem i był, Henoch znaczy dosłownie nauczanie, nauczycielstwo jakby, czy nauczać, nie? Czy taki nauczający, co nie? Coś w tym rodzaju. A następny jest Metuszelach. I czyli powiedziałem, no, Henoch to jest nauczyciel, nauczanie, nauczać, tak? Metuszelach, nie? O Metuszelach był synem Henocha, okej? Tu jest jeszcze powiązanie, dlatego się przed chwilą zawiesiłem trochę, ale anyway. Bo ma bardzo ciekawe imię, nie? Metuszelach, nie? Zaraz o nim powiem. Henoch otrzymał objawienie od Boga. Jest to napisane w Hebrajczykach 1:15 11:15 w tych, powiedzmy, bohaterach wiary, tak? Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Jest tu słowo, aby nie oglądał śmierci. Czyli Bóg mu po prostu przepowiedział potop, że wszystko zostanie zgładzone. Nie? I został zabrany, no, przez wiarę został zabrany, aby nie oglądał tego wszystkiego. Czyli Bóg go zabrał przed śmiercią. Czyli Henoch dostał przepowiedź, że będzie wszystko, świat zostanie zgładzony cały, co nie? Jest też napisane, że po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Nie? Że po zrodzeniu dopiero tego syna zaczął chodzić Henoch z Bogiem. No nie? Ciekawostka, nie? I teraz tak. Metuszelach znaczy imię jego śmierć przyniesie. Dosłownie. Tutaj dosłownie to znaczy. Metuszelach to znaczy jego śmierć przyniesie. Tak dostał syn na imię. Może wiecie, to ja powiedziałem, wcześniej się podpytałeś, to można w 6 minut powiedzieć, a można w 3 dni to rozłożyć, żeby wszystko wyjaśnić, nie? Dlatego, że dokładnie z dniem nastania śmierci Metuszelecha w tym samym dniu nastał potop. Więc Henoch otrzymał od Boga słowo, że tak długo jak będzie żył twój syn, tak długo wszystko będzie trwać. W momencie, gdy umrze, nastąpi potop, nie? I jest napisane, że w roku 600 życia Noego, w miesiącu drugim, 17 dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. Nie? To jest pierwsza Mojżeszowa 7:11. I to jest dokładnie rok, że Metuszelach miał wtedy 969 lat. Nie? Czyli dokładnie Bóg nie mówi nawet, podaje dokładnie datę tego wszystkiego. Nie? I jak ja tutaj mam takie coś, Year of the Flood, lata i to dochodzi do tego czasu, nie? Czyli Metuszelach jego śmierć przyniesie, okej? Okay? Teraz kolejnym synem Metuszelacha był Lamech, czyli to jest jeniec, więzień, taka osoba captive, powiedzmy, nie? Ja też to po angielsku wszystko robiłem, bo to musiałem przełożyć na polski, bo po polsku jest bardzo trudno, właściwie nic nie ma po polsku z tych rzeczy, nie? Wszystko po angielsku, nie? Czyli jest po prostu jeniec. Zobaczmy, że jeniec czy więzień. Więzień, jeniec, nie? Lamech. No, on jako pierwszy w Biblii miał dwie żony. To nie ten. Nie ten? To Lamech, potomek Kaina. Też siódmy potomek Kaina miał dwie żony. Tak? Tak. A teraz idziemy linią Seta, nie? Okej. Okay. Także... gdzie my jesteśmy? Czyli to był Lamech. I teraz tak, Lamech właśnie miał syna, który miał na imię Noe. I dał mu na imię Noe, mówiąc, ten nas pocieszy w pracy naszej, w mozole rąk naszych, na ziemi, którą przeklął Pan. Zobaczcie, ten Lamech, on sam mówi, że dał mu na imię Noe, mówiąc, czyli patrzcie, jaka jest jego sytuacja. On sam mówi, jaka jest sytuacja jego. Nie? Czyli mówimy, że on ma na imię jeniec, czy więzień, a on mówi tak, ten nas pocieszy w pracy naszej i w mozole rąk naszych, na ziemi, którą przeklął Pan. To jest Pierwsza Mojżeszowa 5:29, co nie? Dzisiaj w języku, nawet angielskim i polskim, cały czas jest używane słowo lament.
lament. Nie? To jest pochodna od tego słowa lamech. Nie? I teraz tak, okej. Okay. Czyli teraz doszliśmy do Noego, co nie? I on już nam to powiedział. Dał mu na imię Noe, mówiąc, ten nas pocieszy, co nie? I Noe to znaczy pocieszenie. Pocieszenie, komfort. Bardziej nawet komfort. W języku polskim też wychodzi komfort. Jest takie słowo, nie? Komfort, wygoda, jakoś takie, coś w tym rodzaju. Co nie? Czyli jeszcze raz ten sam werset. Dał mu na imię Noe, mówiąc, ten nas pocieszy. Czyli dał mu na imię pocieszenie, mówiąc, ten nas pocieszy w tej naszej pracy, nie? Czyli tak. Nie zajęło tak dużo. Okej. Okay. Tak, doszliśmy do Noego, nie będę dalej przeciągał, bo jak powiedziałem, chciałem tak dość krótko to zrobić, ale tak, teraz przeczytam te wszystkie po kolei imiona, ok? Przeczytam je z takimi, jak to powiedzieć, ma, ale, że, coś takiego, dlatego, że one nie mają, nie? I wychodzi tak, od początku. Człowiek ma wyznaczone śmiertelne zamieszkanie, ale błogosławiony Bóg zstąpi, nauczając, że jego śmierć przyniesie więźniom pocieszenie. Człowiek ma przeznaczone śmiertelne zamieszkanie, ale błogosławiony Bóg zstąpi, aby nauczyć, czy nauczać, że jego śmierć przyniesie więźniom pocieszenie. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite, nie? Że już tu jest nawet zakodowana Ewangelia, nie? Bo to jest Ewangelia, nie? Że my jesteśmy śmiertelnymi bytami na tej ziemi, ale Bóg zstąpi, nawet ten zstąpi, czyli z góry zstąpi, tak jak tam wcześniej trochę mówiłem, nauczając, że jego śmierć przyniesie nam, więźniom, pocieszenie, więźniom grzechu, nadzieję.